ja naprawdę nie dziwię się czasami niektórym osobom, że nie mogą w to uwierzyć, że to jest w tak krótkim czasie taki remont robiony. Bo jak ja na własne oczy nie zobaczyła, to też bym nie uwierzyła. Ja po prostu, to jest zupełnie nowy dom, zupełnie to, co właśnie akurat mi się w tym podoba, że jest zupełnie inny układ pomieszczeń. Ja do tej pory, już minęło pół roku, mam wrażenie, że ja wchodzę do innego mieszkania. I dlatego oddzielone jest grubą kreską to stare, to wszystko złe, co było w tamtym mieszkaniu, a teraz jest po prostu to nowe, nowe mieszkanie, nowy dom. No i nowe życie. Nowe życie właśnie. Dokładnie tak. Dużo mankamentów nie zostało pokazanych, ale no było po prostu i produkcja stwierdziła, że no wyremontować, bo to 30 lat nie było wyremontowane. Także no to był początek lat 90., kiedy ja tu się wprowadziłam w wieku 4 lat. Tak to wszystko było po rodzicach, no i tak zostało. Dokładnie 2 tygodnie po programie trafiłam do szpitala na kolejną, no chyba najcięższą operację. I tak naprawdę, gdybym tego prysznica nie miała, to bym no nie umyła się. No niestety dosyć, że raz, że tutaj ręce węzły, no to jeszcze operacja na brzuchu. I tak naprawdę tutaj dostałam bardzo duży prezent, że takie coś wyszło, no bo ta łazienka była dla mnie kompletnie no, niefunkcjonalna z racji no, moich tutaj chorób i tych wszystkich operacji, które przeszłam niestety. Ja byłam w szoku, jak to w mieszkaniu zobaczyłam, a w jeszcze większym szoku byłam, że Kacper tak entuzjastycznie po prostu jak to zobaczył, że tak zareagował. Zobaczyłam to po prostu ojej. Nie spodziewałeś się, że to tak będzie wyglądało? Nie spodziewałem się. Ochłonąć musiałam. On był tak przeszczęśliwy, że tu wszyscy po prostu byli zdziwieni, cała ekipa, że on aż tak mu to się po prostu podobało. On był zachwycony, on przez pierwsze dni to w ogóle swojego pokoju nie chciał być, bo to mówi, że ja muszę być w swoim nowym domu, ja muszę się nacieszyć i tak dalej. W moim pokoju się mieszka super, super fajne miejsce do grania jest. Wygodne, lepsze łóżko teraz mam. Tych wszystkich nieszczęścia, które nas spotkały, spotkało nas to duże szczęście. I tutaj no ta ekipa po prostu no, stawali na głowie wszyscy, żeby po prostu zatrzymać bieg tych wszystkich złych rzeczy, które tutaj w tym domu się działy. I jestem naprawdę dozgodnie wdzięczna, bo cały sztab ludzi pracował nad tym, żebym ja chociaż na chwilę zapomniała o tych szpitalach, o tej chorobie, o tych wszystkich złych rzeczach, które się wydarzyło. I pierwszy raz, bo to był pierwszy wyjazd akurat to było po 3 operacjach, gdzie ja przez chwilę, ja się sama na tym złapałam, że przez chwilę zapomniałam po prostu o tym. Pani Ela Romanowska jest sympatyczną, jest koleżeńską osobą. Jak ona tu u mnie była, to po prostu jakbyśmy się znały długie lata. Wiedziałam, co się dzieje i jak na nią po prostu ludzie psy wieszają. Za co, nie wiem, ani jednego programu nie widzieli. To był jej debiut. Ona się bardzo denerwowała i stresowała, no ale też przez to, że chciała, żeby było wszystko pięknie, żeby dobrze wyszło, tak? Bardzo bym chciała właśnie podziękować tutaj całej ekipie Polsatu, że nas zainteresowali się, pani producent, panu Przemkowi Oślakowi, panu architektowi, panu Maćkowi, ale też chciałam właśnie podziękować, co jest bardzo dla mnie ważne, Fundacji Podaj Dalej, szefostwu pani Zuzanie i panu Karolowi za pomoc, za wsparcie, za natychmiastową reakcję, jak się dowiedzieli o mojej diagnozie, że tutaj przesyłają pana niezawodnego pana Maćka, bo tutaj bez niego to by było ciężko. Chciałam też podziękować tym dwóm panom, którzy wystąpili w programie, bo to oni tak naprawdę zostają na pierwszej linii frontu tej mojej walki, jak mnie nie ma, bo zostają z Kacprem. Tak. I oni tutaj za każdym razem, to oni, że tak powiem, przyjmowali ster. No i ja tu chciałam też powiedzieć, że no, ten remont i ten program spowodował, że tak powiem, nowy etap, zupełnie nowy etap. Ja w tamtym domu zostały te złe wspomnienia, te złe rzeczy, a tutaj jest nowe. Wszystko co złe, to tamto się zostawiliśmy i teraz no, musi być lepiej, no nie ma innego wyjścia.